Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy robić Rainbow Pety. Mam ich tych złotych ponad 215, więc naprawdę jest całkiem sporo. Oczywiście trzy pierwsze sprawdzamy też, będę sprawdzał oczywiście, co jest bardzo istotne, żebym miał tutaj... Zostawiam pety, które mają Rainbow Coins 5 plus pety z Royalty plus Diamonds 4 lub 5, więc... Te chciałbym zostawić sobie, bo chciałbym sprawdzić, ile będę diamentów zdobywał z takim teamem full wypasionych petów. Tak samo, no widzicie, tu mamy royalty, ale nie ma... Będzie bardzo ciężko to na pewno uzyskać, bo to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby wyenchantować. Ale może się uda, kto wie. Na pewno chciałbym... O, widzicie, tu royalty, ale nie ma diamentów. To jest chyba bardzo trudno dostać w ogóle. Sam w ogóle Rainbow Coins 5 na tych złotych mitykach jest naprawdę trudne do zdobycia. Ale być może gdzieś mi się to tam uda. Może się uda gdzieś zdobyć te pety. Będziemy starali się farmić, słuchajcie. Tu jest Glittering i Diamond 4, więc tak średnio. Kurka, no będzie ciężko. Obstawiam, że naprawdę ten odcinek będzie długi, bo tak naprawdę tu jest Royalty. Kurka wodna, znaleźć te pety... które mi odpowiadają, to będzie bardzo trudno, a jak nie, to przerobimy sobie na rainbowy. Zawsze to może być, prawda? Rainbow się zawsze komuś tam przyda. Będę... Okej, triple coinsów nie chcę. Co my tu mamy? Magnes. Kurka. Czy mieliście peta, który miał trzy te legendarne enchanty? Dajcie znać w ogóle. To by było coś. Dzisiaj zrobimy sobie dużo tych Rainbow Petów. Prawdopodobnie. Okej, okay. Ale na razie jak widzicie ani jednego peta, który mi jest potrzebny. Na razie ani jednego takiego złotego. Może mi się poszczęści chociaż. Chciałbym zrobić, potrzebuję, jak widzicie mam 3 te. Potrzebuję jeszcze 16 złotych petów z Rainbow Enchantem Rainbow plus 5. To będzie mega trudne do zdobycia prawdopodobnie. Może się uda, gdzieś tutaj wypatrzymy jakiegoś jednego takiego. Tam był Royalty z Diamonds 2, ale ja potrzebuję 4 albo 5, żeby zostawić Diamondsy. O, tego zostawimy sobie. Co prawda nie piątka, ale czwórka Diamonds, ale ja sobie go zostawię, żeby potem mieć... Potem team taki zrobić dla badania sytuacji. Tu nie mamy nic. Rainbow Coins 2. Kurka, no będzie ciężko. Dawno nie miałem peta, który miał... A, Diamonds 5, ale Glittering. Kurka, szkoda. Tu jest Magnes. Szkoda. Bo jednak by się przydało coś takiego dostać. Ale będzie bardzo ciężko. Ten odcinek będzie długi, bo przerabianie tego naprawdę zajmie. Chociaż już praktycznie zaraz te rainbowy będziemy mieli. Aj, fantasy coins. Już myślałem, że rainbow coinsy mi tutaj wlecą. Ale no niestety nie tym razem. Co my tu mamy? Że merchant się pojawił, byśmy kupili sobie jakieś pety. Na razie bardzo ciężko. Czekajcie, czy znajdziemy tu coś? Niestety. No... Team mi się już zmniejsza tych złotych petów. Jakiegoś jednego wytarmosiliśmy, ale to na tyle, na 200 złotych petów tylko tyle, to tak słabo. Kurka, Diamonds 5 i Glittering, szkoda, że nie Royalty. Szkoda, że nie, no ale co zrobić? Bardzo słabo. Dzisiejszy drop jest bardzo słaby. Muszę wam powiedzieć.
Może coś z tych rainbowów, które stworzę, będą jakieś fajne rzeczy. Zobaczymy zaraz. Ale słabo. Ani żadnego Rainbow Coins 5 dzisiaj nie wleci. Prawdopodobnie. Dużo z glitteringiem i magnetów, mało royalty. Diamond 4. Kurka, no jak słabo, co jest z tym? Jest piątka i glittering, no. Bardzo, bardzo słaby drop. No, w tym odcinku nam się nie poszczęściło. Ewidentnie, tylko jeden pet, który chciałbym zachować. Sprawdźmy te rainbow pety. Czy z rainbowów coś mamy fajnego? Royalty Diamond 5, pięknie. No to się nam udało. Czy coś tu jeszcze jest? No niestety, słuchajcie. Tyle, do zobaczenia.